mamy do zrobienia jeszcze jedną rzecz w Bandar Abbas. Samochód, wiedzieć co, gdzie, jak i tak dalej. Klienci mają swoje własne maszynki. Czy to jest prawdziwe złoto? Fajnie tak na starych śmieciach, nie? No fajnie. Poznajemy te miejsca. Miesiąc czasu. Sklepy, w których robiliśmy zakupy. No, mięsny chyba zamknięty. No, mięsny już jest zamknięty, bo już jest pora lunchu. Ale tu widziałam, że jeszcze chleb, jeszcze piekarnia była otwarta. Gdzie to jest? Dalej. Jeszcze kawałek dalej? O, tutaj. No tutaj, gdzie stoją mężczyźni. Zawsze jak jest kolejka, to znaczy, że to piekarnia jest. Nie, to jest... No. Merci. Naprawdę fajnie jest wracać w znajome miejsca. Bardzo rzadko się nam to zdarza, tak naprawdę. Prawda, Bela, ty jeszcze nie wiesz, ale jak zobaczysz, to na pewno będziesz się cieszyć i poznasz. Ona pamięta ludzi, bardzo pamięta ludzi, tak więc wow. I ciepło jest, naprawdę ciepło. Okej, dostaliśmy lokalizację do domu, przenieśli się do nowego domu. Welcome. I nadal jesteśmy mile widziani, tak więc jedziemy. Okej. Jak widać, Jorge to nie tylko w Warszawie. Closing. Oh, hurry up! I couldn't. Okay, I'm in. Hello, how are you? Yeah, she remembers you. You remember us?
Yeah. Yes? Yeah. You do? And you speak English now? Of course. I don't remember your dog's name. Bella. Bella. Oh, you speak English now. Wow. That my brother is sleeping. Okay, so we need to be quiet. But he try to be quiet. I need to do it. Just in case. You're like my foster daughters. Podczas naszej pierwszej wizyty w Iranie mieszkaliśmy z nimi cały miesiąc, zdążyliśmy się więc bardzo dobrze poznać i polubić. Obiecaliśmy im, że odwiedzimy ich ponownie, jak tylko będziemy w Iranie. Wówczas mieszkali w starym domu, a teraz przeprowadzili się do nowego. I jak widzicie, jest to zamożna rodzina. Postawili cały blok mieszkalny i każdy z braci ma swoje własne mieszkanie na osobnym piętrze. Każde mieszkanie liczy ponad 100 metrów kwadratowych i jest nieco inaczej urządzone według gustu gospodarzy. Rodzina poza rodzicami liczy 3 braci z żonami i z dziećmi. Jednym z powodów, dla których przyjechaliśmy do Bandar Abbas, to nie tylko odwiedzenie rodziny, ale także uzyskanie wizy do Indii, bo tutaj jest konsulat, w którym byliśmy wcześniej, 2 lata temu, i są zarąbiści ludzie i po prostu wiemy, że dostaniemy taką wizę, jak chcemy. Chcemy wizę na rok czasu, tak sure. Więc co? Co? You confident? Nie, no nigdy nie możesz być confident, nie można być pewnym, ale jak będą ci sami ludzie, co wtedy, to powinniśmy bez problemu dostać taką długą wizę, bo nie chcemy wizy na miesiąc, tylko wizę na rok czasu. Na rok. Wiza jest na rok. To multiple entry, wielokrotnego wjazdu, wiza na rok. To, że na rok, to nie znaczy, że możemy być tam rok, bo i tak można być 90 dni za jednym razem, a samochód na karnecie może być maksymalnie pół roku. Visa? Yes, we are here for visa. Which country? Poland. Because of what? Internet. Okazało się, że konsulat jest nieczynny, dlatego że rząd irański tak skutecznie blokuje internet, że oni praktycznie nie mogą funkcjonować. Nasze nadzieje na długoterminową wizę spłonęły na panewce. Dalej masz wjazd. No dalej, to bo tutaj się nie zaraz z tego. Tutaj masz porządny wjazd. A tam to tylko dla motorku było. Mamy do zrobienia jeszcze jedną rzecz w Bandar Abbas.
muszę wam powiedzieć, że chłopaki się tak uwijają tutaj, po prostu w takim tempie robią i naprawdę widać, że wiedzą, co trzeba zrobić. No, z małą pomocą niedźwiedzia, bo wiadomo. Znasz swój samochód, właśnie trzeba znać swój samochód, wiedzieć co, gdzie, jak i tak dalej. Niedźwiedź przedtem nigdy się na mechanice nie znał, się tym nie interesował, ale się poznał po prostu w trakcie tych naszych podróży. No, tak więc $20 za wszystko, czyli zrobiony serwis, to znaczy nasze części, bez oleju, bo my nigdy nie mamy oleju, bo to jakby jest, tego się nie da, co za dużo i olej gdzieś tam zawsze się kupi, ale właśnie, ojejku, Bela. No, byłaś chwilę sama, ale nie przesadzajmy, no, byłam obok, poza samochodem, tak. Gdzie my żeśmy skończyli? Także wymiana, no taki serwis, nie? Przegląd, serwis, jak to się nazywa? Nie wiem, ja kobietą tylko jestem, ale widzieliście, nie? Wymiana wszystkich filtrów, nasze filtry, wszystko zawsze ze sobą mamy. Staramy się mieć przynajmniej na 2 przeglądy, bo robimy przegląd zawsze co 10 tysięcy kilometrów. Od zawsze, tak zawsze żeśmy robili. Niedźwiedź bardzo dba o Złomka. Niedźwiedź robi się na bóstwo i wiecie, w każdym kraju jest jakiś zwyczaj, nie? Człowiek poznaje różne kultury i zwyczaje. I tutaj popatrzcie, u tego fryzjera, klienci mają swoje własne maszynki, nie? Bo maszynki, brzytwy, każdy ma swój sprzęt z imieniem tutaj, jak widzicie, w takich tu kosmetyczkach na półce, przed chwilą tu był klient i widzieliśmy, jak tutaj odkładał na miejsce. Wyjechaliśmy za miasto, kawałek dosłownie za miasto, żeby no, oddychnąć trochę i psy mogły sobie pobiegać. I żeśmy znaleźli takie fajne miejsce, takie klify, bardzo ładne miejsce. Bo generalnie chyba już wspominałam, a jak nie, no to powiem, że Banda Rabas nie należy do najpiękniejszych miejsc. Wprawdzie jest nad morzem, ale plaża jest okropna. Tak często bywa tam, gdzie jest port, to jest bardzo duże zanieczyszczenie i jest, no, brzydko. Nieprzyjemnie po prostu. Tak więc jestem zaskoczona, że tak blisko za miastem znaleźliśmy taką jakby oazę spokoju, ciszy i czystości. Tak więc piękne, piękne miejsce. Na pewno kiedyś będziemy tutaj, jakbyśmy byli jeszcze raz w Banda Rabas, to tutaj chętnie przenocujemy. A teraz wykorzystałam ten czas, żeby ugotować naszej tej rodzinie zaprzyjaźnionej bigos, bo im tak strasznie ten nasz bigos smakował tamtym razem, jak ja tam gotowałam im różne rzeczy polskie. Tak więc specjalnie przywiosłam kapustę kiszoną, żeby mogła tutaj ten bigos zrobić. Bigos na strusiu. Tym razem, bo akurat kupiłam mięso ze strusia. Tutaj właśnie można kupić mięso ze strusia albo z wielbłąda. Oba są bardzo pyszne.
Naprawdę bardzo lubimy te mięsa i one nie są dostępne w innych częściach Iranu. Tam na północy na przykład nie ma, tylko można kupić baraninę, kozy albo wołowinę i koniec opcji. A tutaj właśnie można dostać strusia i wielbłądy. Tak więc no, ogarniemy się trochę i będziemy jechać. Słuchajcie, normalnie czujemy się jak w pałacu. Tutaj zaraz wszyscy się zejdą. Jesteśmy u rodziców. Popatrzcie na te fantastyczne meble. Tutaj jest prawdziwe złoto, to od razu mówię, bo już żeśmy się dowiedzieli. A wszystko jest okryte piękną folią, żeby się nie zniszczyło. No, to taki zwyczaj. Wow, wow, wow. No, this is beautiful. Yeah, I mean, my God. Really it's nice. Beautiful. And the kitchen is over there. But this furniture, we absolutely love it. W Iranie życie zaczyna się po zmroku. Czasem to się zastanawiam, kiedy ci Irańczycy śpią. Nic dziwnego, że robią sobie przerwę w środku dnia, dlatego że wstają bardzo wcześnie rano, szczególnie tutaj na południu, gdzie jest i w tym centralnym Iranie, gdzie jest tak gorąco. Bardzo wcześnie rano, żeby zrobić wszystko, co się da, jak najwięcej jeszcze z rana, zanim przyjdzie ten wielki upał. Potem odpoczywają, nie? Jedzą sobie właśnie tak jakby obiad, taki duży posiłek jedzą w ciągu dnia, jakby jak lunch, jak no, koło godziny pierwszej, drugiej. I później odpoczywają gdzieś do piątej i powoli wszystko wraca jakby do pracy, do życia i tak dalej. Ale tak naprawdę dopiero po zmroku, jak się zaczyna robić ciemno, to wtedy ożywają ulice i jakby życie towarzyskie. Więc jak się z kimś umawiasz, to też to zawsze jest po zmroku. Nas pierwszy raz to zaskoczyło, że wiecie, idą z dziećmi na plażę w nocy. Nie? No, dla nas to jest w nocy po prostu, ale my rozumiemy. Powiem wam szczerze, że tak mi daje w kość tym razem tutaj temperatura. Jestem bardzo zaskoczona. Spodziewałam się niższych temperatur. Jest naprawdę ciepło, może nawet na termometrze tak nie pokazuje, ale jest bardzo parno. To dziwne, bo jakby tutaj jest bardzo sucho, a jednak jest parno, tak więc odczuwalna temperatura jest dużo wyższa i ja powiem szczerze, po prostu jest mi słabo. Dzisiaj w nocy to w ogóle nie spałam, tak więc no, to nie jest miejsce, w którym bym chciała mieszkać, to od razu mówię. No nawet właśnie dzieci narzekają, cały czas mówią, że o, tutaj jest tucho, za gorąco, mówią nam dzieci. Cały czas się skarżą, że nie lubią. Wszystkie, wiecie, okna, domy są pozasłaniane, chronią się od tego słońca, bo mają go po prostu dość. Mimo, że moim zdaniem w Bandar Abbas nie ma dużo słońca. Jak byliśmy wtedy tutaj przez miesiąc czasu, to było dużo pochmurnych dni. I teraz jest tak samo. Jakby nawet jak słońce jest, ono jest jakby za taką mgiełką, taką chmurką, tak nigdy nie jest takie to niebo przejrzyste tutaj w tym miejscu. Yes.
Ela. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.